Do 80 roku poza kontaktami z Kazimierzem Świtoniem, takimi zupełnie luźnymi, on w tym czasie prowadził zakład naprawy sprzętu telewizyjnego. Często korzystałem z jego usług, bywałem u niego w domu. Czasami trafiały do mnie jego ulotki rozdawane w kościele świętego Piotra i Pawła, ale to były tylko takie kontakty, jeżeli chodzi o opozycję polityczną.